Czas to pieniądz, więc posłuchaj mnie przez dwie minuty, a dowiesz się czegoś o inwestowaniu. Cześć, nazywam się Daniel Piesto, inwestuję w nieruchomości. Możesz ze mną inwestować, możesz też posłuchać mnie w radiu Kontestacja. W maju 2016 roku cudzoziemcy będą mogli kupować nieruchomości w Polsce. W maju to szczerze mówiąc nie jest pewne, dlatego że Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło o przedłużenie tego terminu, ale załóżmy, że to będzie maj. Większość re reakcji ludzi. Którzy inwestują w nieruchomości gruntowe, jest taka, że wow, wejdźmy w nieruchomość teraz. W Niemczech nieruchomości są trzykrotnie droższe, więc jak będzie maj 2016, to nastąpi wyrównanie cen albo podniesienie ich znaczące. Nie wiem, po jakich dragach oni uczą się ekonomii, ale niech się uczą jej pół po dragach. Po pierwsze, przepisów ustawy nie stosuje się do funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Co to są fundusze inwestycyjne zamknięte? To jest taki wehikuł dla osób majętnych, aby nie płacić podatku dochodowego i sobie bezpiecznie prowadzić biznes. We wszystkich demokratycznych krajach istnieją takie właśnie wehikuły, dlatego że politycy zawsze zadbają najpierw o swój interes i interes swoich mocodawców. Więc oni akurat mogą kupować już nieruchomości w Polsce bez żadnych ograniczeń. Prawo jest jak płot. Tygrys przeskoczy, wąż się prześliźnie, a bydło nie przejdzie. A ja uważam, że ta ustawa o zakazie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców jest jak dziurawy płot i bydło i tak przejdzie, jak chce. Już może przejść. Przedstawię kilka wyłączeń od tego zakazu. Po pierwsze, mogą nabywać cudzoziemcy nieruchomości w Polsce, które są mieszkaniami albo garażami. Mogą nabywać domy, tak zwane drugie domy czyli takie, w których nie mieszkają cały czas. Ciekawe, jak to urzędnik udowodni później, że ktoś mieszka albo nie mieszka. Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce 5 lat od momentu udzielenia pozwolenia na pobyt. Banki, które mają również wierzytelność hipoteczną na nieruchomości i nabywają ją w ten sposób. Do tego są półlegalne metody pozyskiwania nieruchomości w Polsce, na przykład na słupa. I zapewniam Cię, że, nieruch że nieruchomości w Polsce są nabywane przez zagraniczne firmy już dziś i oni nie czekają na żaden termin. Są firmy, które kupują mnóstwo nieruchomości gruntowych, mnóstwo hektarów. Słyszałem o takich firmach gdzieś na małej Polsce. Teraz nie, nie będę przytaczał ich nazw, ale one już tutaj są. Więc w maju 2016 roku nie będzie żadnego boomu na nieruchomości, ani wcześniej. Chyba że spekulantów, spekulanci go wywołają. Więc jeżeli ty chcesz zarobić na nieruchomościach, to nie bądź spekulantem, tylko spróbuj dodać wartość do nieruchomości. I później ją sprzedać w ten sposób i tak zarobić pieniądze.